Dobry wieczór, ponownie Ewa Budgusain. Mam nadzieję, że już teraz bez przeszkód uda mi się przeprowadzić tę transmisję dla pani Justyny. Jeszcze sobie tutaj tak zerknę, czy kotełka zasypia. Dobrze. No, tym razem ja już głos tracę, więc kotełkę udało się wyekspediować z mojego siedzenia i ja przechodzę do prognozy dla pani Justyny. Celowo tutaj pani Justyny już nie będę przytaczać treści całego pytania i opisu pani sytuacji, on zostanie między nami w tym przypadku, jest bardzo osobisty. Ja w tym przypadku też pani Justyno postaram się, to znaczy może inaczej, bo zwykle jest tak, że ja do prognoz staram się podchodzić nie opiniując, nie wyciągając wniosków na zasadzie oceny sytuacji. Tak, ocenę sytuacji zostawiam osobie pytającej, staram się przedstawić plusy i minusy relacji, perspektywy, ewentualne możliwości rozwoju tej relacji, znajomości bądź związku. Pani opisała swoją sytuację małżeńską, która jest nie najlepsza i właściwie to, co teraz pani powiem, nie będzie odbiegało bardzo od pani wyobrażenia o tej sytuacji na tu i teraz. Natomiast jest jedna karta, która mówi, że wyobraźnia zakłóca pani osąd, ale myślę, że to zaraz omawiając w trakcie wynika z pewnych nadziei, które no tutaj moim zdaniem dla tej relacji nie są zbyt duże. Przede wszystkim, jak to ja zwykle, zaczynam od portretu relacji związku, czyli w sytuacji kryzysowej skupiam się na tych aspektach portretu numerologicznego, które wpływają na negatywne aspekty tej relacji, które powodują problemy albo które wskazują na nasze zachowania wyraźnie zaznaczające się w sytuacjach kryzysowych, czyli taką naszą ciemną stronę księżyca, która ujawnia się wtedy, kiedy jest w naszym życiu źle. Czy moglibyśmy na co dzień powiedzieć, ja się tak nie zachowuję, ja taki nie jestem, ja nie mam, czy nie prezentuję takich postaw, ale w sytuacjach skrajnych, kryzysowych, trudnych, właśnie takie nasze zachowania i postawy dochodzą do głosu. Zacznę od pani, tak? Dlatego, że jest pani osobą pytającą, więc tutaj zawsze zachęcam do refleksji ta osoba, która zapytuje, czyli co mogłaby zrobić, albo co mogła zrobić, albo co ewentualnie w jej zachowaniach mogło powodować porażki. Tu w układzie pani daty urodzenia pojawia się słynny wisielec. To jest taka karta, którą ja właściwie polubiłam niedawno, znaczy niedawno, stosunkowo niedawno, bo od kilku lat. Natomiast to jest karta, która przez którą ja nie potrafiłam przeskoczyć jako osoba pytająca karty, ale również jako osoba ucząca się tarota, dlatego że jest to jedna z najmądrzejszych, ale też wydaje mi się też najtrudniejszych kart w tarocie. Wisielec w tarotowym portrecie numerologicznym, w pozycji, która omawia nasze słabości, czy nasze zachowania, które powodują porażki, w tym przypadku życie uczuciowe. W tarotowym portrecie numerologicznym tutaj się cały czas posiłkuję tą bazą moich doświadczeń, ale też modelem pani Alicji Chrzanowskiej. Mówi przede wszystkim o negatywnym wpływie sytuacji takiej emocjonalnej, psychicznej osoby pytającej. Czyli mówię o osobie, która jest w stanie depresyjnym, w stanie różnego rodzaju skrajnych, już wyczerpujących, powiedziałabym, emocji. I w takich przypadkach ja niejednokrotnie zachęcam do konsultacji z psychologiem, czasami z lekarzem psychiatrą, po to, żeby pomóc sobie, czy terapią, czy farmakoterapią, poprawić emocje, to znaczy poprawić nastrój, samopoczucie, zadbać o zdrowie psychiczne. I tutaj może też taka druga działka, którą się troszeczkę zaczęłam niedawno zajmować, czyli ten proces zdrowienia. W przypadku właśnie zdrowia psychicznego wisielec na słabościach niejednokrotnie oznacza właśnie depresję. Dodatkowo skłonność właściciela portretu, w tym przypadku pani, do szantażu emocjonalnego w sytuacji, w której chce pani coś uzyskać. Taka forma manipulacji. To jest dodatkowa kwestia, czyli niespełnione oczekiwania, niezaspokojone pragnienia wywołują u pani takie zachowania, które powodują to, że pani może właśnie uciekać się do tego szantażu, a może się to objawiać właśnie tym, że pani swoim stanem zdrowia, nastrojem próbuje wymusić na otoczeniu, no w tym przypadku na partnerze, jakieś jego zachowania. Czy na panu Marcinie udałoby się to zrobić? Myślę, że nie. Pan Marcin jest osobą bardzo silną psychicznie, z negatywnie zaznaczonym w swoim portrecie numerologicznym cesarzem, czyli prezentuje wszystkie te cechy, które możemy sobie wyobrazić jako negatywny aspekt karty cesarz.
apodyktyczny, władczy, narzucający swoje zdanie, typ macho, który próbuje zdominować partnerkę, brak partnerskiego podejścia do relacji, taki wręcz dominujący, autorytarny. Nasilać to jeszcze może w jego portrecie numerologicznym, w liczbie roku numerologicznego 19, właśnie ta silna chęć zdominowania partnerki, narzucania jej własnej woli, nawet jeżeli nie zależy mu na tej partnerce. Wspólny układ portretu numerologicznego mówi o tym, a jest to karta sąd, w tej pozycji czwartej, przypominam osobom, które uczą się tarotowego portretu psychologicznego według modelu pani Alicji Chrzanowskiej, tak zwanej doniczki. W tej pozycji czwartej, czyli podświadomość, którą ja nazywam cieniem jungowskim, czyli tymi naszymi właśnie negatywnymi cechami w przypadku związku, jest właśnie karta sąd. Ona przede wszystkim mówi o tym, że w związku partnerzy mają absolutnie różne podejście światopoglądowe do relacji. Ja myślę, że od początku znajomości w sensie od stanu poznawania, narzeczeństwa, nie określiliście sobie, co jest wartością dla Was, dla każdego z Was osobna w związku i że mają Państwo bardzo różne, skrajnie różne podejście do modelu rodziny. I to już od początku mogło powodować to, że nie dogadywaliście się w kwestiach zasadniczych, tak, podstawowych, czyli jeżeli wchodzimy w relacje, zapominamy o tym, poza tym stanem motyli w brzuchu zakochania, że są takie kwestie, które powinniśmy omówić. Jak chcemy budować nasz związek, jak chcemy wychowywać dzieci, jak chcemy żyć, jak funkcjonować w tej relacji, każde z osobna. I tutaj ten aspekt karty sąd nie pozwala Państwu spojrzeć i zaakceptować odmienności poglądów partnera. To jest brak szacunku, brak poszanowania do odmienności poglądów partnera i często jeszcze dodatkowo negatywne wpływy rodziny, czyli któraś z rodzin, bądź oboje, rodzice, bądź dzieci, tutaj też te aspekty negatywne, no Pani zaznaczyła to w kwestii rodzicielskiej, mogą mieć destrukcyjny wpływ na Waszą relację. Biorąc pod uwagę okresy numerologiczne, osobisty i numerologiczny, biorąc pod uwagę rok numerologiczny, przypomnę, rok osobisty, numerologiczny, liczymy od dnia urodzin do dnia urodzin, natomiast osobisty, natomiast numerologiczny z nowiem wrześniowym i ten rok numerologiczny nadchodzący z końcem września będzie się rozpoczynał dla Pani partnera w liczbie dwójkowej, czyli dochodzić będą do głosu kwestie relacji uczuciowych, ale nie ukrywam też, że romansowych. Pani wyraziła taki niepokój, czy takie, no miała Pani takie uwagi co do tego, czy może Pani partner kogoś ma, czy chce się z kimś spotykać, czy spotyka. Nie wiem, czy to jest związek, nie nazwałabym tej relacji, w której może obecnie tkwić Pani partner, mąż, natomiast jest to moim zdaniem taka sytuacja wychodzenia z relacji, związku w poszukiwaniu czegoś nowego, atrakcyjniejszego. Tutaj pokazuje to karta diabeł, liczba 24 w liczbie kobiet, czyli taki układ romansowy. Kochankowie i diabeł to jednak raczej romans, ale taki moim zdaniem niezobowiązujący. Pani mąż czy pani partner nie chce się zobowiązywać do innych związków. Jak sama pani zauważyła w opisie, niewiele państwa już łączy. I tutaj też nawiążę do pani opisu, biorąc pod uwagę to, że on już w zasadzie jest niezależny, samodzielny, zarówno ekonomicznie, mieszkaniowo, ale również jeżeli chodzi o samoobsługę, tak, codzienności, tak jak to Pani powiedziała, czy opisała, to jest mężczyzna, który Pani nie potrzebuje. Ani jako partnerki, ani jako żony, ani jako kobiety, ani nawet jako gosposi. Przyszła kotełka, mam nadzieję, że nie będzie tutaj rozrabiać jak poprzednio. Miałam nadzieję, że jednak zaśnie, ale nie. I tutaj znowu Pani Justynko, kolejny argument, który przemawia niestety za tym, że ta relacja nie rokuje. Dla Państwa obojga jest to dobry czas na jej zakończenie. Wyraziła Pani też taki niepokój dotyczący relacji Pani partnera z synem. Chyba Pyszczek ma taką ochotę na moją wodę, ona tak lubi, ale też potrzebuje tą wodę. I tutaj, jeżeli chodzi o budowanie tej relacji, ja będę mówiła, no obraz nie jest nam niezbędny. Jejku, no kotełko. Pokazuje nam pupkę. Przepraszam najmocniej. Schowam tą szklankę chyba. I tutaj, biorąc pod uwagę tę sytuację Waszą rodzinną, tak to nazwę, czyli relacje Pani partner i partner Pani syn, myślę, że dla dobra dziecka, dla dobra syna,
dobrze byłoby, żeby te kontakty syna odbywały się poza waszym domem, to znaczy poza tym miejscem, w którym państwo wspólnie mieszkacie, tylko w tym domu właśnie, w którym mieszka on. Dlaczego też karty, bo zajrzałam kartomantycznie w ten układ, jakby nie pozwalają albo sugerują, no nie pozwalają, to nie jest tak, że karty nam zakażą, ale sugerują nam, że ta relacja nie jest dobra. Pluszku, chodź tutaj, no patrzcie, no. Chodźcie, ona musi. Ja muszę jednak tą szklankę schować. Jedną sekundkę, bardzo panią przepraszam, pani Justyno, ale ona jest jednak niezmordowana dzisiaj. Jakiś dzień ma fazę rozrabiactwa totalną, nie chce spać. Mam nadzieję, że już sobie poszła gdzieś indziej rozrabiać. No i tak trochę rozprasza mnie i dekoncentruje. Okej, skupiam emocje i myśli wokół pani. Dobrze, czyli tutaj jakby sytuacja numerologiczna. To nie jest moment dobry numerologicznie na cementowanie tej relacji. Państwa dziecko też nie jest dobrym argumentem do tego, żeby te relacje cementować. Dziecko ma być owocem miłości, ale nie jego spoiwem. Znaczy w sensie związku. Jakoś wyraźnie się do nas wypina tyłkiem. Kotełka ma tak niestety, że jak ja się skupiam na czymś innym niż ona, to ona robi wszystko, żeby skupić na sobie swoją uwagę. A tak do niej gadam, a wiecie, ona jest głucha. Dobrze, spróbuję jakoś inaczej ją dobruchać. Jeszcze chwilkę. Do tej drugiej części przejdę, może tej kartomantycznej bardziej, a potem może wrócę, bo myśl straciłam, a te karty mam przed sobą. Przede wszystkim, jakie są perspektywy dla tej relacji, zapytałam, bo numerologicznie, co do czasu, w jakim ta relacja się znajduje, co do tego, jaki charakter ma ta relacja, jakie państwo mają podejście do tej relacji, jakie jest państwa postrzeganie tej relacji, to przede wszystkim pani partner, pani mąż nie czuje się pani partnerem. Nie czuje się też pełnoprawnym partnerem, bardziej egzekwowałby jakieś zobowiązania, obowiązki, niż respektował pani przywileje. Karta, która się pojawia pierwsza w kartach Madame Endora, to jest karta ostrzeżenia ogień. To jest karta, która mówi o tym, że ta relacja jest mocno konfliktowa. I tutaj przebywanie na jednej wspólnej przestrzeni. Okej, panienka musi tutaj jednak, bo inaczej się udusi. To jest taka sytuacja, w której no, ogień to jest konflikt. Bardzo silny, bardzo taki zaogniony i trudno jest w tym układzie karty na ten konflikt zaradzić. Dlaczego trudno jest? Ponieważ zaraz obok tej karty pojawia się karta bramy, czyli ograniczeń. Czyli zamknąć ten konflikt jest bardzo trudno. Ta karta ograniczeń, bezsilności, braku możliwości działania, otwarcia się i partnera na dialog jest bardzo duża. I to nawiąże do tej wyobraźni, która zakłóca osąd, czyli chimera, która się pojawia. Pani może mieć nadzieję jeszcze co do tej relacji, natomiast ja bym tutaj była bardzo ostrożna w poddawaniu się tym nadziejom, w poddawaniu się temu wyobrażeniu, że mogłoby być lepiej. I o ile ja jestem zwolenniczką próby naprawiania relacji, i moje stałe klientki to wiedzą, że czasami, a jestem takim trochę adwokatem diabła w tym sensie, że zawsze staram się jednak mimo wszystko szukać tych pozytywów relacji albo szukać rozwiązań, oczywiście biorąc pod uwagę ryzyko niepowodzenia. Natomiast w tym przypadku ostatnia karta układu, karta wilka w kartach Madame Endory mówi wprost: uważaj, komu ufasz. To jest karta, która ostrzega, że temu człowiekowi nie można ufać, że ten człowiek nawet jeżeli coś obieca, zadeklaruje, to najprawdopodobniej nie dotrzyma słowa, czyli będzie niesłowny, będzie próbował panią zmanipulować, będzie próbował panią zdominować, będzie próbował narzucić pani zdanie. Jeżeli pani będzie chciała ratować te relacje, podporządkowując się, dopasowując się do jego modelu, do jego wymagań, do jego oczekiwań, prędzej czy później, patrzę, co ona tam wydziwia, prędzej czy później po prostu nie wytrzyma pani tego psychicznie. Biorąc pod uwagę pani sytuację psychiczną w tej karcie wisielca, o czym powiedziałam na początku,
nie jest Pani osobą wystarczająco silną, a wręcz z tą konstrukcją psychiczną, taką kruchą, delikatną, powiedziałabym, w tym układzie wisielca, jest Pani bardzo podatna na manipulacje. Jest Pani bardzo podatna na wpływy. I jedyną sytuacją, jaka przychodzi mi do głowy z tego psychologicznego punktu widzenia, a taką sytuację rozwiązujemy, kiedy ona jest patowa, to po prostu to przerwać, czyli zakończyć. Jeżeli Pani z różnych powodów chce mimo wszystko ratować te relacje, to nie wyobrażam sobie, żeby w sytuacji karty wisielca nie spróbowała Pani skorzystać z pomocy osób w postaci osoby właśnie psychologa, być może psychoterapeuty, być może poradni rodzinnej. Jeżeli Pani nie będzie na tyle czuła się silna, żeby udźwignąć ciężar tej relacji. Ciężar odpowiedzialności Pan cesarz w tym negatywie będzie zrzucał na Panią. Czyli wszystko, co w tej relacji jest złe, wszystko, co szwankuje, wszystko, co powoduje kryzysy, będzie w tym poczuciu winy i poczuciu odpowiedzialności zrzucane na Panią. Pan, który jest pokazany w karcie Słońce w negatywie, czyli w układzie portretu numerologicznego osoby dominującej, rywalizującej, chcącej narzucać swoje zdanie, będzie powodował to, że Pani będzie się czuła coraz gorzej, czyli Pani depresja, Pani stany emocjonalne będą się pogarszały. Pani jako osoba, jako mama nastoletniego dziecka, chcąc dać ten model dobrej relacji, powinna też sama zadbać o swoje zdrowie psychiczne i swój komfort psychiczny. I ten układ wisielec kontra wisielec podatny na wpływy, wisielec kruchy, delikatny, emocjonalnie bezsilny, powiedziałabym, w konfrontacji z silnym, dominującym cesarzem, no ma niewielkie szanse na osiągnięcie swojego celu. Jedyne, co pozostaje, to po prostu wyjść z tej relacji. Trudno jest wyjść z takiej zależności, natomiast ja bym tutaj może nie namawiała, ale zachęcała do tego, żeby Pani to rozważyła. Perspektywy na zmianę tej sytuacji są małe, dlatego że Pan w cesarzu nie będzie zmieniał zdania, nie będzie zmieniał swojej postawy. Na to nie ma co liczyć, więc albo Pan się bezwarunkowo podporządkuje, w zasadzie oddając mu władzę nad swoim życiem i nad życiem syna, albo spróbuje Pani z tej patowej sytuacji zwyczajnie wyjść. Karty, które się pojawiły w układzie, ja postaram się sfotografować i dołączyć do prognozy. Czas na zmiany w Pani sytuacji, w Pani przypadku, jeżeli chodzi o sferę uczuciową, jest dobry, bo jest Pani w roku zmian i dobrze byłoby rozważyć takie zmiany do swoich urodzin. Potem cała ta sytuacja może się troszeczkę pogarszać. Może Pani, ponieważ będzie Pani wchodziła w okresy pustki, może Pani jeszcze silniej odczuwać te sytuacje kryzysowe i może być też Pani trudniej przeprowadzić zmiany w tej piątce w swoim życiu. Także Pani Justyno, nawet czasami te imiona markowe do Marsa przyporządkowuję. Mars jest bardzo wojowniczy, Mars jest bardzo silny i w tym przypadku ten Mars w cesarzu, w tym silnym baranie w negatywie, no właściwie odsłania wszystkie takie bardzo negatywne cechy Pani męża. Potwierdzają to karty. Mars w ogniu, tak? Tutaj to jest bardzo ogniste, agresywne, powiedziałabym, zachowanie i ono nie musi się wyrażać w agresji, w sensie przemocy fizycznej, krzyku, sile fizycznej. To może się przejawiać, a najczęściej się to jednak przejawia w tak zwanej agresji pasywnej, biernej agresji. I tutaj ta forma manipulowania sobie sobą nawzajem, czyli Pani wchodząca w rolę ofiary w wisielcu, on w rolę oprawcy, no jest złym modelem dla Państwa dziecka. Ja tu znowu nie chcę wchodzić w kompetencje psychologa, ale ponieważ opieramy się na tarotowym portrecie psychologicznym, więc mówimy o pewnych schematach relacji i teraz, żeby z tego schematu wyjść, może Pani sama nie dać rady, dlatego zachęcam do pomocy. Dobrze byłoby, gdyby Pani miała w tym wsparcie otoczenia. I taka dobra wiadomość dla Pani, myślę, na koniec, Pani Justyno. Jest Pani osobą zaznaczoną w bardzo silnej ósemce liczby drogi życia, w podliczbie 17. I ta liczba 17, jeżeli podejmie Pani działania, będzie Pani pomagała w rozwiązywaniu tych problemów. Tylko właśnie, ponieważ Pani słabością, jak powiedziałam na początku, jest wisielec, który również jest
kartą pasywności, czyli w sytuacjach kryzysowych pozostaje Pani bierna, pasywna, nie działa, zawiesza się, wpada w tak, ja to nazwę letarg, dystansuje się, wycofuje. To jest to najgorsze z działań w sensie bycie w defensywie, jakie może Pani zrobić. Dlatego ja zachęcam Panią do tego, żeby jednak nie zawieszać się, bo wisielec się lubi zawieszać, czyli dystansować. Troszeczkę i do problemu wydawałoby się, że taka Pani postawa może być właśnie postrzegana jako dystans, ale w tym przypadku jest postawą, którą on wykorzystuje, mam na myśli Pani męża, więc tutaj działanie, a przy podjętych działaniach będzie Pani miała wsparcie, otoczenie. Ja używam tego określenia sił wyższych, ale mam na myśli otoczenie. To będą ludzie, którzy będą się pojawiali w Pani życiu, pomagali, szczególnie teraz, w tym nowym roku numerologicznym, będzie Pani, w Pani życiu będą się pojawiały nowe osoby i warto wykorzystać to właśnie po to, żeby stanąć na nogi. Nie wisieć, tylko stanąć na nogi. Trzymam bardzo mocno kciuki Pani Justyno. Kończę tę prognozę i mam nadzieję, że znajdę jeszcze chwilkę na prognozę dla drugiej z osób, której obiecałam analizę relacji w grupie. Pozdrawiam bardzo ciepło, bardzo mocno trzymam kciuki Pani Justyno. Sytuacja jest patowa, ale nie jest bez wyjścia w tym sensie, że tutaj czasami trzeba po prostu przeciąć, zakończyć. Tkwienie w tym wisielcu nie działa na Pani korzyść. Proszę zadbać o swoją kondycję fizyczną, psychiczną i pomyśleć o dobru dziecka przede wszystkim. Do usłyszenia.